Dzisiaj chcemy dołączyć do anielskiego chóru i śpiewać Bogu na chwałę za cud Bożego Narodzenia, za cud Bożego Dziecka, które jest nam dane, za cud Bożej miłości. Chcę Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco przywitać w Kościele Jezusowym w Cieszynie na tym niezwykłym, adwentowym, świątecznym koncercie, w czasie którego wystąpi zespół Trzecia Godzina Dnia. Chcę bardzo serdecznie przywitać dzisiaj wśród nas duchownych. Wobec tego, co wydarzyło się w Betlejem, wszyscy jesteśmy pastuszkami i beczycami, którzy podążają drogą swojego życia. I oto nagle aniołowie stają na naszej drodze i mówią, oto dziś narodził się Twój Zbawiciel. Zapraszam do przeżycia tego szczególnego koncertu. Nagraliśmy płytę Kolędy Świata 3. To jest nasza trzecia płyta z właśnie utworami z całego świata, więc tym koncertem rozpoczynamy naszą trasę, też promującą tę płytę. To jest taka wędrówka dookoła świata. Mamy kolędy z Afryki, z Indii, z różnych stron Europy, z obu Ameryk, także będziemy to śpiewać. Też zaśpiewamy pewnie jakiś psalm z tych, które śpiewaliśmy przez wiele lat. Także takie granie. Oprócz tych zagranicznych kolęd mamy też polskie, albo łączymy te zagranicznymi z polskimi, więc tutaj będziemy chcieli też wspólnie pośpiewać. Świętujemy od jakiegoś czasu. Po prostu na koncertach przypominamy te starsze utwory, które były grane 10, 20, 30 lat temu. Jakiegoś takiego szczególnego momentu świętowania nie było, no ale dla mnie to jest wielkie przeżycie. Ci wszyscy, którzy tworzyli TGD przez lata, a gdyby ich wszystkich zliczyć, to byłoby pewnie z 500 ludzi, to no, dla nas to jest wyjątkowy czas. Też cieszymy się, bo będzie i w telewizji będzie jakiś reportaż na ten temat. Także mam nadzieję, że niektórzy, którzy znają TGD, a o tym nie wiedzą, będą mogli się o tym dowiedzieć. Jutro w Bielsku-Białej, a pojutrze w Gdańsku, także czeka nas przeprawa przez całą Polskę. Mam nadzieję, że nam pogoda dopisze. Dobry wieczór, kochani, jak to dobrze być znowu w Cieszynie. Jesteście niezawodni. Dziękujemy, że możemy się z Wami dzisiaj spotkać. Nie tak łatwo było do Was dojechać. Naprawdę nie tak łatwo. Kto z Was miał też kłopot, żeby tutaj się pojawić? Nagrywaliśmy teledysk, słuchajcie. Czy ktoś z Was słyszał piosenkę Zostań? Niektórzy internauci pisali, a dlaczego tam są liście? Widzieliście to? Polecam serdecznie.
Także tak jesiennie przy świątecznej piosence. Teraz mamy wyjątkowo zimowo. Naprawdę Pan Bóg nam zrobił święta tym śniegiem. Jemu chwała. Alleluja. Posłuchajcie, mili Państwo. Nagraliśmy niedawno płytę kolędową, Kolędy Świata 3. Chcemy zaprezentować utwory z różnych stron świata, to co jest nagrane na tej płycie. Chcemy się tym podzielić. To jest taki prawie premierowy koncert, a na pewno większość tych nowych piosenek dzisiaj będzie miała swoją taką, to się mówi, koncertową premierę. Także możecie się poczuć szczególnie, my się czujemy szczególnie dzisiaj. Były wspaniałe przywitania tutaj, tylko nie wiem, czy moglibyśmy zrobić, żeby było tak naprawdę jak w domu, jakoś tak? Co wy na to, drodzy Państwo? Okej? Okay? To jeżeli ktoś siedzi obok kogoś, kogo nie zna, niech się przywita, dobra? Bardzo proszę. Piotrek, Anna, Kazimierz. Bardzo, słuchajcie, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy mogli tutaj stworzyć taką rodzinną atmosferę i bardzo byśmy nie chcieli, żeby to nasze bycie było jakimś tylko słuchaniem, obserwowaniem się, ale chcielibyśmy razem z Wami oddać chwałę temu, który na tej ziemi pojawił się 2000 lat. Panu Jezusowi. Jemu dedykujemy cały ten koncert, każde słowo, każdy dźwięk. Czy może tak być? Czy jesteście z nami w tej sprawie? Jeszcze jedna informacja. Kontynuujemy świętowanie 40-lecia zespołu TGW. Ja wiem, że tak było, ja to pamiętam wszystko, chociaż w pierwszym składzie nie śpiewałem, ale pamiętam, że to się zaczęło w 1982 roku. Jest to taki nasz urodzinowy koncert. Fajnie, że wpadliście na tę urodzinę. Naprawdę jest miło.